karierze punkt do klasyfikacji Pucharu Świata. Polak jest w tej klasyfikacji w tej chwili 80. W serii próbnej 176 metrów, była to 20 odległość, także był najlepszym z Polaków. Zobaczymy, jak będzie w konkursie. Już w powietrzu Krzysztof Biegun. Ponad 100 km na godzinę prędkość na progu i oby wylądował jak najdalej. Brawo! No będzie nowy rekord życiowy, dotychczasowy to wczorajsze 180 metrów. Zadowolony Robert Mateja. No przypomnijmy, 38-letni trener polskiej kadry młodzieżowej jako pierwszy z Polaków przekroczył granicę 200 metrów, 201,5 w Karachowie. A teraz jego podopieczny poprawia rekord życiowy, skacząc 4 metry bliżej, 197,5. Brawo, świetne otwarcie w wykonaniu Krzysztofa Bieguna i oczywiście Polacy obejmą prowadzenie. No ale tak patrząc realnie, naszą drużynę stać tutaj maksymalnie, myślę, w tych zawodach na zajęcie 6. pozycji. No a każda lokata wyższa od 8. będzie ją trzeba uznać za sukces. 197,5 metra, no to już przyzwoity rekord życiowy Krzysztofa Bieguna, który tutaj...